Panie Przewodniczący, Pan o koszku zachowuje. Pana nie zapomniałem. Droga do Koja będzie wykonywana w ramach rozszerzenia kanalizacji. Także ona będzie na dnia, ale będzie wykonana. Dlatego uzupełnię. Czy mają Państwo jakieś pytania jeszcze do Przewodniczącego? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący może sobie jechać. I proszę Przewodniczącą Komisji Budżetowej o sprawozdanie z przyjęcia. Z uwagi na brak kandydatów, nie złożył oferty, nie został rozstrzygnięty. W związku z tym w tej chwili organ prowadzący wójtiny ma możliwość powierzenia stanowiska dyrektora szkoły osobie chętnej, akceptowanej przez rozmawiamy z obecnym dyrektorem szkoły, który na dzień dzisiejszy jeszcze formalnie nie wyraził zgody, nie przedstawił koncepcji pracy. Trochę pojawiło się problemów w tej placówce, to złożyłem wniosek do pana dyrektora i 5 maja zwołał na mój wniosek posiedzenie rady dyrektora i zgodnie z wytycznymi ustalenie liczby godzin. Takowy projekt jest w trakcie opracowania, bo wiąże się to z ewentualną reorganizacją tej placówki. Zapowiedziałem również tak zwane odwiedziny na lekcjach u nauczycieli. Organ prowadzący w obecności dyrektora ma takie uprawnienie, więc zobowiązałem dyrektora do przedstawienia wykazu szkoły, członków Rady Pedagogicznej, którzy w ostatnich 2 latach skorzystali ze środków będących w ramach karty nauczyciela do dyspozycji. No, z informacji tej jedyny dyrektor skorzystał ze stron bezpracy z form dokształcania. Również spotkania później były z rodzicami. Na początek lipca został przesunięty termin usunięcia ogrodzenia. To ogrodzenie jest nakazane do usunięcia przez gminę w wyniku wyroku sądowego. Ten okres czasu w moim odczuciu jest wystarczającym czasem na zabezpieczenie sobie przedsiębiorcy swojego terenu w momencie, kiedy ogrodzenie zostanie usunięte i przejęta fizycznie nieruchomość działki, która jest pomiędzy SIS-em a hurtownią w rejonie Cypru. 6 maja było spotkanie z prezesem NPWO. Dyskusja dotyczyła spraw bieżących obsługi wywożonych odpadów, jak i związana z faktem, że ogłoszony jest przetarg na odbiór zagospodarowania odpadów. Otwarcie ofert nastąpi w miesiącu czerwcu. Jest to pewna procedura zamówień unijnych. 7 maja wraz z państwami podpisaliśmy aneks do umowy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu POI Gospodarka Wodno-Ściekowa na trzeci. W pierwszej fali, jak Państwo wiecie, środki były przeznaczone z pożyczki na realizację tego zadania. Po podpisaniu umowy z POI musieliśmy ze środków pożyczkowych schodzić na rzecz dotacji pojść, bo te 2 środki się wyłączają, czy jakby zadłużenie pożyczkowe zostało zamienione na dotację po prostu pojść. 7 maja było spotkanie z firmą Jesielowską w sprawie procedur przedsięwzięć publiczno-prywatnych lub dzierżawy nieruchomości gminnych, na których prywatny podmiot planuje wytworzenie środka trwałego, wybudowanie przedszkola, otwarcie lokalne, działalność medyczna. Patrząc z punktu widzenia procedury przedsięwzięć publiczno-prywatnych, znaczy w tym systemie uruchomić, to umowa najmu najwcześniej
właśnie osób jest zabójcze, bo nie wybrano wysłać także środków unijnych lub w przypadku świadczeń medycznych na kłócek, który sprojektować w konkursie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Stąd jedyną szansą jest forma, gdzie za procedurę gospodarki zostanie nieruchomościowe, gdzie do Państwa radni będą przedstawiane w zakładzie miesiącu czerwcu do podjęcia jakiejś decyzji. 7 maja to spotkanie z doświadczonych wykonawca prawa zabezpieczających w Polsce do finansowiska na temat możliwych wariantów zabezpieczeń z karty na mobilności sportowej w produkcie. Jak Państwo wiecie, są to sygnał wcześniej nadzór budowlany wojewódzki uchylił decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do ponownego rozpatrzenia. Zobaczymy, jaka będzie ta decyzja powiatowego inspektora nadzoru w tym zakresie, jeśli będzie nakaz nadzorczego, to on się generalnie rzecz biorąc już ustartował. Jest kwestia tylko procedury administracyjnej. 8 maja raz oświetlą gminną kurę delkawczą uczestniczyłem w tradycyjnej wizycie u księdza kardynała Stanisława Ciebiska. Przekazuję pozdrowienia i życzenia skierowanego dla wszystkich Państwa. Pan wniosek, bo tutaj Pan przedstawił nam, że spotykał się dyrektorem, z panem dyrektorem szkoły w Zielonkach w sprawie koncepcji rozbudowy szkoły i że zainicjuje takie spotkanie robocze z radnymi. Ja mam prośbę, żeby na takim spotkaniu roboczym również byli dyrektorzy szkół, jak i przedstawiciele rad rodziców, dlatego że uważam, że przedstawienie wszystkich koncepcji rozwoju oświaty w gminie i pokazanie ze strony pana wójta i ze strony rodziców i dyrektorów wszystkich problemów, jakie się z tym wiążą, by było bardzo zasadne dla dalszego poglądu wszystkich radnych. Żebyśmy wiedzieli, jak mamy w przyszłości głosować, na jakie koncepcje stawiać i tak dalej. Także myślę, że zasadne by było to spotkanie na początku czerwca, jak najszybciej. Dla gospodarowania przestrzennego. To co zresztą też powiedział pan wiceprzewodniczący, jeśli by ktoś przyszedł do architektury naszej gminy, choć nie jest to nasze zadanie, to pewnie ta informacja by była, że pan Dolek obsługuje, mimo że to nie są nasze zadania, to stara się każdemu potencjalnemu osobie mówić o różnego rodzaju zagrożeniach, ryzykach i sprawdzę. Mnie trochę niepokoi na pierwszej części powiedziałem na spotkaniu z panem starostą, że jeżeli wydzielają te lokale, to może trzeba znaleźć jakąś formułę, to jest rola powiatu, konsultacji z gminą, czy jak potrzebują dodatkowego wsparcia, to nie jesteśmy w stanie odmówić i będą mieli argument ewentualnie dla stron odwołujących się, a nie żeby powiem tak. Nieuczciwi deweloperzy kombinowali nabijali potencjalnych klientów w przyszłości, czy u was w przeszłości, czy z powierzchni terenu, bo to do tego się sprowadza. I odsyłanie później z architektury, czy z piwu powiatowego do gminy, bo gmina ma władztwo planistyczne. Tak, ale nie ma obowiązku ratowania każdej sprawy, która ma stale jest dzisiaj nawinowa. I po spotkaniu z września czy października, jak był pan Maciej Bajorek, dalej są lawinowo wydzielane lokale. Ja przy tej okazji też jest rejestracja, później się pojawiają filmy, bo będzie też pewna informacja dla potencjalnych klientów, którzy dokładnie sprawdzali, czy wydzielone lokale spełniają zapisy planu zagospodarowania przestrzeni. Zły na to, że powiat bez konsultacji z nami wydziela samodzielność lokali w sposób zupełnie dowolny. Permanentnie o tym mówię również na spotkaniach ze starostą. Myślę, że to jest rola powiatu, by spróbować jednak zdecydowanie nie było tak. Zgadza się z Marcinem Bajanem, brakuje
i wielu rzeczy nam się pojawiają, chociażby stwierdzenia, które nie funkcjonują normalnie na obrocie prawnym, jak też budynek wielomieszkalny, czegoś takiego nie odjadł. Na przykład, mógłbyś otworzyć akt, to sobie tutaj przeczytać, bo bardzo wiele fajnych rzeczy. Jak to na przykład, pojawia się stwierdzenia z budynek wielomieszkalnego, nie ma czegoś takiego. Możemy rozmawiać o tym, czego na ten temat, w tym ja to szybko odniosę się do tego, jak Państwo wszyscy mają się wyjść, na budynek znajduje się na ten budownictwa zabrzeżonego, to jest działka budowlana, ona nie znajduje się na tym, gdzie sąsiedzi jest skałą, które prawda, ale jak mówię o tym, że tam też brakuje wiele rzeczy, ale to w tym momencie na nim nie zmienia. Właśnie te ceny w tym środku białych, na terenie wyglądane, że między tymi stawami a tymi wyglądanymi, te ceny wszystkie zostały przez partię, to odrzucone. Jedynie jest na przykład.